Siemanko, z tej strony Daddy Axe. Dzisiaj, jak teraz widzicie, chciałbym trochę wam powiedzieć o przyczepie, którą kupiliśmy. Class Quantum 6800P. S z końcówką to są z chyba wałkami z tyłu, z tego co dobrze pamiętam. A nasz jest bez wałków. Chciałem zacząć od środka, ponieważ niby słoneczko świeci na dworzu, ale jest tak jeszcze zimno, chłodno, bo wiatr mocno wieje. Tak wygląda cały ten komputerek. Powiem szczerze, no nie to co jak w Strauchmanie, tak? W Strauchmanie masz wszystkie po kolei, ale no inaczej mamy, tak? Te guziczki tutaj mamy, takie przytykadło tylko, to jest od chyba od tej podnoszenia przedniej. Tutaj, szczerze mówiąc, dokładnie nie wiem do czego, tylko po obrazku tak się kapuje. Z tego co wiem, to są noże odsuwanie, dosuwanie. To jest otwieranie tylnej klapy i zamykanie. To jest posuw. Też dorobili. Do posuwu dorobiony zostało takie coś, niestety. A to coś polegało na tym, że gdy się przytrzyma, to posuw idzie dużo szybciej. No bo tu nie macie prędkości posuwu, tak jak u mnie w Strauchmanie, tak? To jest taki podbieraczek, no, podbiera góra-dół. No. Do tego powiem tak, że można z tą hydrauliką, tak jak w tamtym u nas, nacisnąć i po prostu hydraulika działa i wtedy dopiero to ruszać. Bądź tutaj są podobno dwa takie węże hydrauliczne, do którego, zaraz tam przyjdę do tyłu, to wam powiem. No i tu mamy jeszcze no, przyczepę, jest pokazany, nie wiem, to chyba pewnie wysokość, a to jest, że jest 100%, to się świeci wtedy, gdy jest pełna, wtedy należy włączyć przyczepę. Tutaj kropeczki też, co chodzi, to jest otwarte i na tyle z tym będzie. Teraz może przejdźmy na dwór. No, no to zacznę od tego, że tak, od tych węży. Że o te dwa węże, ten jest wąższy. Te dwa wejścia hydrauliczne są na tamte dwa, nie wiem jak to się nazywało, ale chodziło o to, że wtedy stałe jest dojście oleju hydraulicznego, żeby po prostu wtedy tylko guziczkami naciskasz i nie musisz stale trzymać tej wajchy od hydrauliki, żeby po prostu opuścić podbierak, podnieść czy tam ruszyć posuw. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Jak sobie przypomnę, jak tam to się, jak to się nazywało, to wam powiem. Zapomniałem, do tego tak. Mamy podbierak, chyba sama szerokość tutaj tego jest 1,5 metra. Raczej na pewno. Dokładnie nie pamiętam. Do tego mamy 33 noże. I oczywiście drugi komplet dostaliśmy. Co tam więcej powiedzieć? Wysokość przyczepy od ziemi do samej góry 4 metry, 4 z kawałkiem. Opony, jak widzicie, są duże. Są duże, serio. Prawie takie kwecie przednie, tak wam powiem, jak z daleka się patrzy. Rozmiar, gdzie on tu jest? 650x50R. 22,5. Bardzo szerokie, duże, ładne. Wam powiem. O, może wejdziemy do środeczka. Drabinka jest. O, zobaczcie sobie. Pyku. O kurwa, przywaliłem. Ta drabinka nie w tym chyba miejscu jest. Posuw. Jak widzicie, posuw mamy na, jak to się nazywa, no rozdzielone na dwie części, bo w Strauchmanie mamy po całej, na całej długości jeden. Tutaj mamy podwójne.
wysokość. Jak widzicie, tak to wygląda. To jest, z tego co wiem, to podnoszone, regulowane. Tu oświetlenie, tam jakieś, nie wiem, czy działa, jeszcze nie sprawdziliśmy. Tutaj mamy cały ten... O, tak to wygląda. Podłoga jeszcze nie jest taka najgorsza, jak widzicie. Ładno. I nie ma wałków. A niektórzy to się pytać, dlaczego bez wałków jest. Powiem tak. My się cieszymy, że to jest bez wałków. Stramczmana mamy z wałkami, żałujemy normalnie, że to są wałki. Tak się zapycha przy trawie, że normalnie ja już nie mam cierpliwości nieraz do tych wałków. Jak jest mokre, czy po prostu nieraz trochę potnie, ale no troszkę są dłuższe. Wtedy już się zaplątuje o te wałki, co tutaj idą, to widzicie, są wersje tak samo jak z wałkami, to jest bez wałków. I wtedy tutaj to wszystko się oplątuje w to, a tak za to mamy więcej miejsca na kukurydzę. A wałki i cieszymy się, że ich nie ma. Będzie lepiej. Sznurki też są, ale są zdjęte. Co tu więcej? Tutaj, szczerze powiem, powinna być pewnie jakaś blandeka albo blacha. Jeśli macie taką oto przyczepę, tylko że tu macie blandekę bądź blachę, to z chęcią bym prosił o zdjęcie, jak to wygląda. Ponieważ chcielibyśmy tutaj to właśnie zrobić, tą blachę albo zamontować, albo tą blandek kupić i też ją zamontować, tak? No, żeby tutaj, wiadomo, będzie trochę właśnie tutaj z tyłu, więc jej kukurydzy wejdzie. Tam, bo tutaj wtedy u nas to tam wałki są, to tam już tam nawet jak zurwane, to tam więcej tego nie wlezie, bo pomiędzy wałkami to dużo nie wejdzie, ale tu tutaj wejdzie, tak? Szerokość przyczepy jest szeroka, ponieważ jest szerokości fęta. Wysokość od ziemi do góry ma ponad 4 metry. Długość, szczerze mówiąc, już nie pamiętam. 8,5 metra. Ona ma 8,5 metra, właśnie zmierzyłem. Sama paka. Długości. Tutaj wysokości. No ja mam metr 70, to jestem niski, 73 dokładnie, to ma w samej tej paki ponad 2 metry w górę, długości 8,5. No, na tabliczce pisze, że ładowność 18 tysięcy kilogramów, czyli 18 ton, tak? Lecz u nas w Stramczmanie tak jak pisze, że ładowność 8 ton. A my spokojnie ładowaliśmy 10. Dobijaliśmy nieraz nawet do 12-13. Więc tej, tak jak pisze, 18. Dobijemy do 20. Może się zdarzyć do 22, jak będzie mokra. Więc przyczepa jest dużo większa, szczerze mówiąc, drugie tyle nawet większa. Ładowność. Może tak więcej nie wygląda, bo taka wielka na kołach, ale jednak jest dłuższa, szersza i wyższa. Wyjść jest łatwiej. Powiem, wysoka jest. Nie wiem, co tam więcej powiedzieć. No, oś skrętna, jak widzicie, tylna. Hamulce. O, wszystko jest pewniutkie. Sprawdzane było oczywiście. Oczywiście, jak widzicie, przyczepa jest w bardzo dobrym stanie. Tak to wygląda od dołu. Tutaj hamulce są. Podbierak. Ten tutaj coś zbiera to. Nie wiem, czy to pomaga, czy to mi nie pomaga. Tutaj nasze zbiorące jest taka blacha sama w tamtej starej, to tam nieraz się zapychało, ale myślę, że z tym może być lepiej, okaże się w praniu, szczerze mówiąc. Tak ona z daleka wygląda, klas Quantum 6800P, zobaczcie w porównaniu do Fenta.
no, 18, no, dobrze pamiętałem. Tutaj są kółka do podwieraku. One chyba są zawijane. Czy one tak mają iść, czy to się rozwija jeszcze na bok? Chyba tak jak teraz już, tylko za wysoko jest. To się już ustawi, jak będzie się, wiadomo, hamulce, jak widzicie, są. Przewody, wszystko, elektronika sprawne. Wałek. Tu z tyłu brakuje jakiegoś napisu czy coś, wyślijcie zdjęcie, jeśli macie podobne. To zobaczymy, jak to u was mniej więcej wygląda. No to chyba będzie to na tyle, wam powiem. Mam nadzieję, że się vlog podobał, taki krótki, z prezentacji przyczepy. Opowiedziałem wam takie najistotniejsze rzeczy. Znajdziecie, o czymś zapomniałem, no to się powie kiedy indziej. To będzie na tyle. Piszcie w komentarzach, co chcecie jeszcze wiedzieć o tej przyczepie, bądź o czymś innym, tak? Pytania, piszcie o czym chcecie filmiki też mieć. A ja postaram się coraz więcej tych vlogów nagrywać. Już to widzicie, będzie kolejny vlog, tak? Taki, no, trochę się zorganizowałem do tego vloga. Dobra, to będzie na tyle. Mam nadzieję, że się vlog podobał. Może trochę przynudzałem, ale kto był zainteresowany, to na pewno obejrzał z korzyścią, tak? Mam nadzieję, że się dowiedzieliście to, co chcieliście wiedzieć. Jeśli nie, to piszcie w komentarzach, z chęcią wam powiem w kolejnym vlogu, jak postaram się go nagrać. Ale na pewno postaram się nagrać, bo trzeba zacząć w końcu już nagrywać. Przerwa była, to była, ale się skończyła. No to będzie na tyle. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał, wbijajcie na Facebooka Foto Wideo Dediax. Do Dediaxa wbijajcie też, klikajcie dzwonki. Wbijajcie do Autodar USA i to będzie na tyle. Mam nadzieję, że się vlog podobał. Niedługo będzie kolejny. Tak samo i prezentacja będzie z przyczepy. No to dziękuję za oglądanie. No to na razie. Cześć.